Dobrze. Teraz przejdziemy może do drugiej części wykładu. To jest teza Churcha Turinga. Więc Turing, jak już wspomnieliśmy, wymyślił maszyny Turinga. I po co mu to było? Dlatego, że on chciał odpowiedzieć na pewne pytanie postawione przez Hilberta na początku XX wieku. I to pytanie było... Pytanie Hilberta... No tak z grubsza to było, czy istnieje efektywna metoda dowodzenia twierdzeń? Czy istnieje efektywna dowodzenia twierdzeń matematycznych? To znaczy, czy istnieje jakiś algorytm, ciąg kroków, które można bezmyślnie wykonywać, jeżeli ma się napisane, powiedzmy, tezę, napisaną w jakimś formalnym języku, w jakimś języku logiki, na przykład logiki pierwszego rzędu. Możemy napisać twierdzenie matematyczne, czyli może jakieś stwierdzenie matematyczne, to jest po prostu zdanie, pewne zdanie napisane w języku, w pewnym formalnym języku. Typowo tym językiem to jest język logiki pierwszego rzędu, na przykład dla każdego x istnieje y takie, że x jest zawarte w y, powiedzmy. To jest tutaj x i y reprezentują zbiory. Czyli dla każdego zbioru x istnieje zbiór y, który go zawiera. To jest zdanie i ono jest prawdziwe, to znaczy jest to twierdzenie. No i można udowodnić to zdanie, to znaczy można je udowodnić z pewnych aksjomatów. Jest coś takiego jak pewien zbiór aksjomatów. I te aksjomaty to też są zdania tej postaci. Na przykład można by to zdanie w ogóle przyjąć za aksjomat. Ale to wtedy nie byłoby takie ciekawe, jeżeli chcielibyśmy je udowodnić. I jest jakiś zbiór aksjomatów, które były proponowane, na przykład aksjomaty Zermelo-Frenkla. To się nazywa aksjomaty ZF. To jest jakiś zbiór aksjomatów pewnych. To jest aksjomat. Mamy pewną listę aksjomatów. No i teraz jak mamy jakieś dane, jakieś zdanie, to możemy chcieć mieć algorytm, który nam powie, czy to zdanie jest prawdziwe, czyli czy da się je udowodnić z tych aksjomatów, czy nie. Czy nie da się udowodnić tego zdania z tych aksjomatów. Więc to było pytanie Hilberta, tylko że on je właśnie tak postawił troszeczkę w mętnie, to znaczy, że powiedział, czy istnieje efektywna metoda, czy istnieje jakiś algorytm, ale nie było w ogóle wiadomo, co to znaczy efektywna metoda. To nie było pojęcie, które Hilbert sformalizował. Więc Turing wymyślił maszyny Turinga po to, żeby sformalizować, czym jest efektywna metoda wykonywania jakiegokolwiek zadania, nie tylko dowodzenia twierdzeń, ale wykonywania jakichkolwiek obliczeń. To, co Turing powiedział, to jest efektywna metoda. Coś można zrealizować efektywnie, jeżeli istnieje maszyna Turinga, która ten proces realizuje.
Czyli w języku Hilberta, Turinga, to pytanie Hilberta brzmi, czy istnieje maszyna Turinga, która dostaje zdanie, powiedzmy, ono się składa z takich, jest nad alfabetem składającym się z kwantyfikatorów, jakichś spójników logicznych, symbolu, powiedzmy, należenia albo zawierania. No i powiedzmy, jeszcze możemy używać liczb 0 i 1 i powiedzmy nawiasów. Liczby 0 i 1 są po to, żeby reprezentować zmienne. Tak, no bo zdanie może mieć nieograniczenie wiele zmiennych, więc zamiast pisać x, y, z i tak dalej, piszemy numer. Na przykład dla każdej zmiennej 1, 0, 1 istnieje zmienna 1, 1. Więc to jest po prostu kod, powiedzmy unicode'owy kod litery x. Tak. I w ten sposób to zdanie jest zapisane nad tym alfabetem. Teraz to, co pytanie Hilberta, to jest, czy istnieje maszyna Turinga, która dostawszy takie zdanie, odpowiada tak, jeżeli to zdanie da się udowodnić z aksjomatów Zermelo-Frenkla, i nie, jeżeli się nie da. Jeżeli nie jest, to zdanie nie jest konsekwencją tych aksjomatów Zermelo-Frenkla. Dobrze, więc po to taka była motywacja Turinga. Więc Turing twierdził, że cokolwiek, dowolne sensowne pojęcie efektywnej metody pokrywa się z jego formalnym pojęciem maszyny Turinga. Church miał ten sam cel. On też chciał odpowiedzieć na pytanie Hilberta i też odpowiedział na nie w 1936 roku. Tylko że on wymyślił nie maszyny Turinga, tylko wymyślił lambda rachunek. Rachunek lambda to jest, inaczej mówiąc, on wymyślił programowanie funkcyjne. On wymyślił sposób programowania funkcyjnego, który nazwał, wymyślił język programowania, w przeciwieństwie do Turinga, Turing tak naprawdę nie wymyślił języka programowania. To maszyny Turinga, to nie można tego nazwać, znaczy formalnie można, ale w praktyce to, co Turing zrobił, to nie jest, maszyny Turinga to nie jest język programowania, chociaż no on jest takim bardzo ubogim językiem, przypominającym w pewnym sensie assembler, czyli u Turinga mamy ciąg. Język programowania Turinga mówi, że jeżeli wygląda w ten sposób, że jeżeli jesteśmy w stanie Q i widzimy literę B, to przechodzimy w lewo i idziemy i zapisujemy literę A i przechodzimy do stanu P i tak dalej. Więc język Turinga to jest po prostu zbiór takich instrukcji. To przypomina raczej jakiś assembler. Czyli taki bardzo niskopoziomowy, ekstremalnie niskopoziomowy język programowania. A to, co Church wymyślił, to on wymyślił bardzo wysokopoziomowy, no może nie bardzo, ale dosyć wysokopoziomowy język programowania za rachunek lambda. I tam można definiować funkcje rachunku lambda. Może nie będę pisał dokładnie, co robi ten rachunek lambda. Są różne warianty, ale na przykład to jest funkcja, która... Idea jest taka, że możemy powiedzieć lambda x, na przykład x plus 1, to jest funkcja, która bierze x i zwraca x plus 1. I można te lambdy w sobie zagnieżdżać i uruchamiać. Taką wewnątrz takiej funkcji mogę na przykład tutaj uruchomić funkcję f na, jeżeli mam inny lambda, inną funkcję f, którą opisałem za pomocą jakiegoś lambda termu, to mogę ją uruchomić na x i na przykład zwrócić plus 1. Czyli na przykład plus to w ogóle może być też funkcja, która jest opisana za pomocą jakiegoś lambda termu. To jest rachunek lambda, to jest język programowania funkcyjnego wymyślony przez Churcha. I obaj wymyślili te rzeczy
te swoje podejścia w roku 1936 i zauważyli, że one są sobie równoważne. Czyli to, co Church i Turing zauważyli, to jest, że każda funkcja, no oni myśleli, powiedzmy taki, żeby nie mówić o funkcjach, które przekształcają słowa w słowa, dlatego że w rachunku lambda raczej te funkcje przekształcają liczby w liczby albo coś jeszcze innego, to oni myśleli o funkcjach, które przekształcają właśnie liczby w liczby. Więc każda funkcja, która jest, powiedzmy, jeżeli mamy funkcję częściową, z liczb naturalnych w liczby naturalnych, w tym sensie, więc ona jest obliczalna w sensie Turinga, wtedy, tylko wtedy, gdy jest obliczalna w sensie Churcha. Obliczalna w sensie Turinga znaczy tyle, że istnieje maszyna Turinga, która dostawszy binarną reprezentację liczby, zwraca binarną, powiedzmy liczby n, zwraca binarną reprezentację liczby f od n. A obliczalna w sensie Churcha to znaczy, jeżeli istnieje lambda, term rachunku lambda, który dostawszy jakąś reprezentację liczby n, w sensie Churcha reprezentację, zwraca reprezentację Churcha liczby f od n. Oni pokazali, że zauważyli, że te dwa podejścia są sobie równoważne. I też zauważyli, że wiele innych podejść, które można by wymyśleć do sformalizowania pojęcia efektywnej metody, że one wszystkie są sobie równoważne. Czyli wszystkie są równoważne na przykład maszyną Turinga. Czyli to jest właśnie teza Churcha Turinga. Ona jest nieformalna i ona mówi, że efektywna metoda to jest dokładnie realizowana przez maszynę Turinga. Albo przez term rachunku lambda. Czyli w pewnym sensie wszystko, co można by wyobrazić sobie jako fizycznie realizowalny proces obliczeń i automatyczny proces obliczeń, to jest, da się zrealizować za pomocą maszyny Turinga. Czyli, że maszyna, pojęcie maszyn Turinga dobrze opisuje nieformalne pojęcie, intuicyjne pojęcie, że coś można efektywnie zrealizować.